troszeczkę inaczej niż zawsze, dlatego że zaczniemy sobie od lekkiego wyciszenia, a później przejdziemy do rozgrzania kręgosłupa. Dzisiaj właśnie taka specjalna praktyka na kręgosłup i wygięcia. Więc wygodnie na macie, starajcie się po prostu położyć na nie, tak jakbyśmy do relaksu się układały. Wygodnie, na chwilkę zamykamy oczy i uspokajamy oddech. Ręce troszkę szerzej od barków, stopy szerzej od bioder. Nie musicie zamykać oczu, bo dzisiaj będzie taka praca z kręgosłupem, z wygięciami i co będzie w tej pracy najważniejsze, to Wasz odcinek dolny kręgosłupa, Wasze lędźwie. Także, nauczymy się teraz takiego ruchu, który pewnie większość z Was zna, ale chcę Wam to jeszcze raz przypomnieć, żeby na pewno było to, wszystkie pozycje były bezpieczne, wszyscy wiedzieli, o co chodzi przez całą praktykę. Więc, leżąc, możecie sobie podłożyć delikatnie ręce pod plecy i starajcie się teraz zacisnąć mięśnie brzucha, starać się kością łonową delikatnie wstrzyknąć w stronę sufitu, tak jakby żeby cała miednica, całe biodra pochyliły nam się do tyłu, tak żeby zupełnie odcinek lędźwiowy, dolne plecy leżał nam na ziemi, tak żeby nie miała możliwości włożyć pod nie ręki. I to jest bardzo bezpieczna pozycja dla odcinka lędźwiowego i bardzo bym prosiła, żeby przez cały okres praktyki i w ogóle w codziennym życiu również cały czas zawsze zwracać uwagę, żeby ten odcinek lędźwiowy cały czas był dokładnie tak ułożony. To jest najbezpieczniejsza pozycja dla niego. To teraz zamknijcie oczy. Spróbujcie puścić luźno dolne plecy. I jeszcze raz ułożyć się same. Tak jak ja powiedziałam, ale same. Tak, żebyście dokładnie wiedziały, o co chodzi. Także ja tylko powiem, żeby pępek był bliżej kręgosłupa, żeby dolne plecy dotykały całe maty, tak żeby się na niej rozłożyły. Potrzymajcie troszkę i rozluźnijcie. Także mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. Jak są jakieś pytania, to od razu. A jak nie, to najwyżej po praktyce. I powolutku możemy sobie wstać i usiąść z przodu maty na kolanach. Tak jak powiedziałam, dzisiaj będą wygięcia, więc od razu zaczynamy od pierwszego. Lewa ręka ląduje nam na pięcie lewej stopy. Tak troszeczkę musimy się z niej zsunąć. I z wymachem prawej ręki przechodzimy delikatnie do takiego wygięcia. To się nazywa półwielbłąd. I teraz stąd ta ręka też bierze zamach i wyciąga nas do pozycji w kręgu pod barki. I tutaj rozgrzewamy się jeszcze raz. Z wdechem zrobimy w kręgu plecy, patrzymy na sufit, a z wydechem wciągamy pępek i patrzymy się na niego. Wdech, kręgu plecy, wydech, zaokrąglony. Oddychaj się z barków. Dłonie całą powierzchnią dociśnięte do maty. I we własnym tempie jeszcze dwa razy. Staraj się jak najbardziej zaokrąglić plecy. I wpuść. I przechodzimy do psa z głową w dół. I uginam jedną nogę. Lewą, prawą przechodzimy z jednej na drugą, tak żeby na spokojnie
poruszać się w tej pozycji, starać się gdzieś tam sięgnąć piętą do maty, otworzyć łokcie, pachy i wyciągnąć się z barków, z dłoni. I wracamy do klęku podpartego. Podbijamy palce stóp i przechodzimy do balasany. Czoło na macie. I wychodzimy do góry. Można wylądować lewą ręką. Napięcie. I jeszcze raz się wyciągnąć. I wrócić. Jak wszystko w porządku, to druga strona, czyli prawa ręka ląduje napięcie. I wychodzimy z wdechem, patrzymy za siebie. I z wydechem lądujemy w klęk podparty. Podbijamy palce stóp i pies z głową w dół. Pamiętajcie, że jak tylko poczujecie jakiekolwiek napięcie w lędźwiach, w dolnych plecach, to wychodzimy z pozycji. Próbujemy ustawić się, tak jak na początku powiedziałam, pilnować, żeby całe plecy były proste. Dopiero jeszcze raz można spróbować wejść do pozycji. Nic na siłę. Mocny brzuch. I wracamy. Kolana na matę. Balasana. Zaplacamy palce obu rąk za plecami. Przenosimy je nad głowę za siebie. Możemy oprzeć czoło o prawą skroń i przenieść obie ręce w prawą stronę. Także prawa ręka ciągnie lewą. I teraz lewa ciągnie prawą, głowa się obraca. Wracamy do centrum. Możemy położyć już prawą rękę na prawej stopie i próbować wyjść jeszcze raz. Słuchajcie, nie musicie się aż tak wyginać do tego półwielbłąda. To też jest w porządku. Tak? Po prostu wyjść do góry, podpierając się za stopę. I wracamy do pozycji. Teraz będzie ten cały wielbłąd, czyli pełny, czyli już obie ręce na piętach, ale nie martwcie się, jeśli to jest za dużo. Możemy skorzystać z czegokolwiek, tak? Możemy się podeprzeć na kostce i próbować wyjść do góry jak najwyżej. Albo czegokolwiek nie macie. Może to być krzesło, ale nie musi to być aż tak nisko jak pięty nasz. I z zamachem, tym razem naszym ciałem, głową, wychodzimy powoli z pozycji. Możemy odłożyć kostkę. I lekko podparty, podbijamy palce stóp i pies z głową w dół. Tutaj możemy spokojnie przejść jeszcze raz do balasany. Bo teraz chciałabym zrobić taki obsad z głową w dół na samych przedramionach. Czyli układamy przedramiona obydwie blisko siebie, tak żeby kciuki się stykały i tak żeby przedramiona były równoległe do siebie. One i tak nam się rozjadą, dlatego to jest bardzo ważne, żeby zacząć tak, no bo później będzie tylko szedł. Dobra, więc robimy tak samo obsad głową w dół jak normalnie, tylko po prostu przedramiona zostają nam na macie. Wychodzimy na trzy oddechy i we własnym tempie wchodzimy z powrotem do balasa. Czyli podbijamy palce w stóp i próbujemy wejść do psa z głową w dół na przedramiona. Możemy mieć ugięte kolana. Tylko na te trzy oddechy i wracamy do balasu. Dwa długie wdechy i wydechy. I wracamy do psa z głową w dół znowu na przedramiona. Trzy oddechy, trzymamy, odpychamy się teraz z całych ramion. Staramy się wyjść, odepchnąć do tyłu, wycisnąć, sięgnąć piętami do maty. I wracamy. Balasana.
jeden długi oddech. I wychodzimy po raz ostatni już. Pies z głową w dół na przedramionach. Trzymamy. I możemy sobie powoli przez deseczkę przejść, podnieść się, wyprostować ręce i pies z głową w dół. Podchodzimy obiema stopami między dłonie i wychodzimy do góry Utkatasany. Rozluźniamy się. Przechodzimy teraz do Utkatasany, czyli takiego przysiadu. Stajemy na początku maty i po prostu robimy delikatny przysiad. Tutaj też jest to ważne, żeby nasze lędźwia się schowały, czyli żeby te plecy leciutko zaokrąglić. I jak mamy już równowagę, to unosimy ręce do góry, barki trzymamy w dole, tak żeby nasze oczywiście kolana nam nie wychodziły przed palce stóp. Trzymamy chwilkę. I powoli sięgamy do maty, pełny skłon. Wdech, patrzymy przed siebie. I wydech, albo przechodzimy, albo przeskakujemy i kładziemy się na macie. I z wdechem, pies z głową w górę, wychodzimy mocno z barków, całe ciało napięte. I wydech, pies z głową w dół. Trzymamy 5 długich oddechów. Na razie tak troszkę rozgrzewamy ten nasz odcinek dolny i cały kręgosłup, tak żeby był gotowy potem na delikatne i troszkę większe wygięcia. Otworzymy sobie dzisiaj właśnie klatkę piersiową, ramiona, barki. I z przeskokniem albo przejściem przechodzimy między dłonie i jeszcze raz pełny skłon. Wchodzimy do góry, do Utkatasany i wracamy do Utkatasany. I jeszcze raz powtórzamy. Więc Utkatasana, kolana za linią z palców, dolne plecy zaokrąglone delikatnie, barki w dół i schodzimy do skłonu. Teraz stąd, tylko prawa noga. Do tyłu, kładziemy nogę całą na macie. Z wdechem sięgamy powoli, tak jakbyśmy sięgali obiema dłońmi do maty, tak jakbyśmy chcieli dotknąć maty. I wydech, delikatnie wyginamy się do tyłu. Patrzymy w górę, ręce w górę, barki w tył. I wracamy na matę. Wracamy do psa z głową w dół. I przechodzimy. Albo się kładziemy na macie, albo przez czaturangę dandasanę. Do psa z głową w górę. I pies z głową w dół jeszcze. Wracamy, czyli prawa noga. Z powrotem. Lewa. Tym razem zostaje na macie. I próbujemy spojrzeć na sufit albo troszkę za siebie. Wracamy obiema dłońmi na matę. Podwijamy palce drugiej stopy. Wracamy do skłonu. I do Utkatasany. Dzisiaj troszkę te nogi nam popracują. I Utkatasana. To jest ostatni raz. I potem już zostaniemy. Właśnie. Ręce w górę, powoli schodzimy do Utkatasany. Patrząc troszeczkę, czy te kolana trzymają linię. Z wydechem skłon.
oddech. Tym razem lewa noga idzie do tyłu. Kolano na matę. Stopy, palce na stóp na matę. I jeszcze raz. Wydech. Sięgamy do maty. Troszkę nam, jeśli wychodzi kolano przed palce stóp, najbliżej było nad kostką. No to trzeba przesunąć. Skontrolować. I wychodzimy do góry. Delikatnie wyginamy się do tyłu. Mięśnie brzucha cały czas pracują. Barki w dół. I wydech. Wracamy palcami, rękami na matę. Jest głową w dół. I powoli przechodzimy przez czaturangę dandasana, bo się kładziemy do psa z głową w górę. Pies głową w dół. I teraz znowu. Lewa noga do przodu. Prawa na matę. Wdech. Z wydechem sięgamy do maty. I podnosimy się do góry. Wyginamy cały ciało. Wracamy na matę. Podwijamy palce stóp. Wychodzimy do psa z głową w dół. Przez czaturangę dandasanę do psa z głową w górę. Ale teraz kładziemy całe stopy i nogi na matę. Jesteśmy w takiej koszy. Troszeczkę jeszcze trzymamy. No teraz chciałabym przejść w miarę tak szybko do tych wygięć, żeby potem jeszcze troszkę popracować na naszym kręgosłupie i go rozciągnąć po tych wygięciach. Więc kładziemy się na macie, obracamy się na plecy i teraz tak. Zaczynamy tak jak wcześniej, jak powiedziałam. Czyli łączymy obie dłonie ze sobą, kciuki razem i staramy się w ten sposób przełożyć je pod biodra, pod siebie. W ten sposób, że nasze biodra leżą na naszych dłoniach, podciągamy bardziej pod siebie, kładziemy obie nogi na ziemi wyprostowane, delikatnie, tak jakby nas ktoś tutaj sznureczkiem ciągnął za klatkę piersiową w górę, wychodzimy do góry, przesuwamy się tak, żeby zostać na czubku naszej głowy. To jest tak zwana pozycja ryby. Otwieramy delikatnie całe ciało. Klatkę piersiową. Tutaj właśnie dolne plecy raczej są w miarę bezpieczne. Odciągnijcie barki do tyłu. I z wydechem wracamy na siebie. Próbujemy jeszcze raz, a później przejdziemy już do półmostu, takiego jaki pewnie znacie gdzieś jeszcze z zajęć. Nie? Więc jeszcze raz patrzymy, czy nasze barki są wąsko razem. Możemy delikatnie jeszcze bardziej bliżej siebie zbliżyć, tak że już klatka piersiowa się unosi. I na koniec dodajemy, przechodzimy na czubek głowy. Próbujemy oddychać do serca, tak żeby jeszcze bardziej otworzyć klatkę piersiową. I z wydechem wracamy na matę. Teraz zginamy obie nogi w kolanach. Próbujemy palcami rąk delikatnie poczuć, że dotykamy naszych stóp. To jest ta odpowiednia szerokość i tak jak powinny być rozstawione nogi. I teraz tak. Tak jak było wcześniej, powiedziałam, że mamy pracować nad miednicą. Czyli ona nie ma być wygięta tak, że nasze plecy wyginają się w łuk, tylko tak, że całe lędźwie są przyklejone do maty. Teraz powoli wychodząc w górę, zachowujemy to wygięcie i będziemy się starać zapleść obie dłonie za plecami na macie. Czyli po prostu z wdechem wychodzimy do góry, wyciągamy barki jak najwyżej i staramy się wejść do tego półmostu
cały czas zwracając uwagę, żeby nam biodra, tyłek nie spadały. Wychodzimy jak najwyżej. I z wydechem wracamy. Próbujemy jeszcze raz. Jak ktoś gdzieś tutaj teraz czuje jakiekolwiek napięcie, to może w międzyczasie zawsze przyciągać kolana do klatki piersiowej, rozmasowywać dolne plecy. I jeszcze raz. Nogi układamy. Delikatnie palce rąk łączymy za plecami. Wychodzimy do góry. Wyciągamy jeszcze raz całe ramiona, bark, tak żeby jak najbliżej stało siebie. Biodrami sięgamy do sufitu. I oddychamy tak samo jak wcześniej. Tu do klatki piersiowej. Rozszerzamy dolne żebra. I powoli. Powoli. Rozluźniamy. Przyciągamy jeszcze raz. Żeby przyciągnąć kolana do klatki piersiowej. Teraz jak zrobimy to po raz kolejny, to tylko po to, żeby się dobrze ustawić do następnej pozycji. Jeśli ktoś z Was potrafi zrobić świecę, to bardzo się cieszę. Jeśli ktoś z Was nie potrafi zrobić świecy, to zaraz zobaczycie, że to naprawdę nie jest takie trudne. A samo przygotowanie jest naprawdę fajne i ważne. I dobrze jest, jeśli będziecie mieli zaraz coś tutaj obok siebie ścianę. Bo po prostu wtedy zniszczycie jeszcze bardziej jakiekolwiek ryzyko dla kręgosłupa, jakie może być. I tak nie jest ono duże. Więc ci, co potrzebują ściany, układają się głową w stronę tej ściany, tak? Tak, żeby za głową po prostu mieć ścianę. Także jak na nie położymy nogi, to one będą nam troszeczkę, nie będą tak ciążyły. A ci, co potrafią, pozostają, mogą troszeczkę dalej się odsunąć, na macie niżej zejść. I jeszcze raz, wchodzimy do tego półmostu, czyli palce rąk dotykają stóp, więc wychodzimy do góry, zaplatamy obie dłonie, nadgarstki razem. Wychodzimy, wyciągamy delikatnie barki. I teraz możemy ułożyć obie ręce na naszych plecach, albo po prostu, jak komuś tak nie będzie wygodnie, to łatwiejszym wejściem po prostu będzie przeturlanie się, wrócenie na matę, delikatnie przeturlanie się, tak żeby oprzeć palce stóp o ziemię. Jeśli to jest za trudne i te palce stóp zostają gdzieś w górze, to właśnie po to jest ta ściana, dobra? Żeby one stały oparte na ścianie, a nie żeby wisiały sobie albo na ziemi, albo na ścianie. I teraz próbujemy zapleść jeszcze raz palce dłoni razem, wyciągnąć się na barkach, tak żeby cała nasza ciężar ciała spoczywał na barkach, a nie na kręgosłupie, a na pewno już nie na szyi. Delikatnie potylica może się opierać o matę. Jeśli kogokolwiek boli szyja, powinien wyjść z pozycji delikatnie, krąg po kręgu, zaokrąglone plecy na matę i zostać na chwilę. Jeśli nie, albo ktoś się nie do końca źle czuje, to powoli ręce nasze lądują nad łopatkami i najpierw jedną nogą, potem drugą wyprostowujemy się. Poprawiamy się jeszcze raz, co to znaczy? Przekładamy obydwie ręce jeszcze bardziej do góry, czyli one prawie mają być na naszych łopatkach. Jeśli to jest za trudne, to wracamy najpierw do halasany, czyli nogi za siebie, a potem powoli rolujemy kręgosłup. Jak ktoś jest w świecy, to może spróbować powoli prawą nogę sięgnąć za sobą, tak jak potrafi. Wrócić lewą nogę. Wrócić. I teraz powoli wychodzimy z pozycji. Wychodzimy tak troszkę inaczej. Możemy zgiąć nogi i powolutku, zostawiając ręce, staramy się jedną ręką
nogą, przepraszam, sięgnąć do mat. Zostajemy tak, w najlepszym razie. Dzięki temu powolutku dopiero jeszcze jesteśmy sobie w takim troszkę mniejszym wygięciu, więc te plecy się powoli przyzwyczajają z powrotem do normalnej pozycji. I jeśli komuś dalej jest tutaj całkiem dobrze, to prawą nogę można spróbować podnieść, wyprostować, zgiąć, cofnąć na matę, lewą nogę podnieść, zgiętą, wyprostować i powoli wrócić. Jak będziemy teraz wracać, to krąg po kręgu od góry, powoli rolujemy kręgosłup na macie i zostajemy. Oddychamy, uspokajamy oddech. Podamy do klatki piersiowej, do brzucha. Możecie położyć jedną rękę na brzuchu, drugą na klatce piersiowej. Przyciągnijcie obydwa kolana do klatki piersiowej. Pokołyszcie się na prawo, na lewo. Pomasujcie kręgosłup. To jest bardzo fajne przygotowanie i ta część ze ścianą naprawdę pomaga tutaj niesamowicie, bo w halasanie, czyli tym, że przerzucamy nogi za siebie, nie chodzi o to, żeby być takim pozginanym, tylko żeby mimo wszystko kręgosłup, cały tułów był prosty, żeby się odpychać i od nóg, i od rąk. Dla tych, co jeszcze chcą troszeczkę więcej wrażeń, to tutaj jest zaplanowane wejście do mostku pełnego, tylko że się już troszeczkę przygotowaliśmy. To jest tylko dla chętnych, a jak ktoś też jest chętny, ale jeszcze tak nie do końca to robił, to można zrobić mostek gdzieś wyżej, czyli można skorzystać z kostek pod rękami, tak? Albo można na przykład gdzieś na jakimś schodku, tak, że po prostu zawsze te ręce są troszeczkę wyżej niż nogi, wtedy od razu jest łatwiej. Tak, ustawiamy się tak samo jak do półmostu, czyli nogi tak szeroko jak sięgniemy rękami, tak żeby się dotykały. Obydwie ręce, jeśli ktoś chce spróbować, to próbuje, a jak nie, to tylko wchodzi do półmostu, dobra? Ja wytłumaczę jak do mostku. Więc ręce zawijamy, kładziemy obok głowy, obok uszu i z wdechem próbujemy się po prostu unieść do góry, tak bardzo jak spróbujemy. Możemy na początku wejść po prostu na głowę. To też na początku jest dobre, po prostu chodzimy na głowę, a potem jeśli ktoś się czuje dobrze, no to wchodzimy do pełnego mostka. Otwieramy. Obydwa ramiona, wyciągamy się. I powoli, z wydechem, wracamy na matę. Rozluźniamy się. Jakbyśmy w mostku albo półmoście, to jeszcze raz przyciągamy oba kolana do klatki piersiowej. I próbujemy jeszcze raz wejść do półmostu albo do mostku. I teraz dla obu z Was będzie zadanie, żeby podnieść jedną nogę, a potem drugą. Więc w półmoście będzie wyglądało to tak, że po prostu sobie wchodzimy i albo łapiemy się, tak jak wcześniej, zaplatamy obydwie dłonie i albo wychodzimy jedną nogą, albo wychodzimy drugą nogą do góry, a w mostku powoli podnosimy się i tak jak potrafimy z wdechem do góry i prawa noga w górę. Próbujemy wytrzymać obydwoje, którejkolwiek wersji nie robicie. Wracamy. Lewa noga zgięta.
Próbuję ją wyprostować. Zginamy. Wracamy. Opieramy się na głowie i rolujemy kręgosłup na matę. Jeszcze po raz ostatni już przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Przyciągamy głowę do klatki piersiowej. Kołyszemy się. I teraz już naprawdę na sam koniec, tak żeby właśnie te wygięcia troszeczkę zrównoważyć, bo wygięcia nie dość, że energetyzują, bo troszkę mogą właśnie nam spiąć ten odcinek lędźwiowy, więc staramy się przede wszystkim uspokoić. Wracamy nogami na matę, lewą nogę zostawiamy, prawą dajemy na lewą. I teraz najważniejsze jest to, żeby rozłożyć obie ręce po dwóch stronach klatki piersiowej, prosto, tak jak do takiego, tak jak w takim krzyżu. I cokolwiek teraz nie będziemy robić, to najważniejsze, żeby trzymać cały czas barki przyklejone do podłogi, do maty. Ok? Więc, jeśli nasze nogi będą wędrować w prawo, to my najpierw spojrzymy w lewo i będziemy całą siłą naszą pilnować, żeby ani trochę nasz lewy bark nie drgnął. A nogi będą przyciągane siłą grawitacji. Więc, patrzymy się w lewą stronę, z wydechem nogi idą w dół, sięgają do maty, biodra się skręcają. Pozwalamy im się po prostu położyć, tak jak albo zostać w powietrzu. A z wdechem wracamy do centrum, głowa też wraca do centrum. Wydech, głowa w prawo i nogi w lewo. Wdech, centrum. Zmiana, głowa w lewo, nogi w prawo, wydech. Wdech, centrum. I jeszcze raz. Wydech. Wdech, centrum. I ostatni. Wydech. W swoim rytmie. Prawa noga wędruje obok lewej, lewa na prawym kolanie i zamieniamy się, więc lewa, głowa w lewo, nogi w prawo, ale z tym zamienionym splotem. Któraś strona zawsze jest troszeczkę gorsza, także o to się nie ma co martwić. Najważniejsze, żeby nad tym pracować zawsze synchronicznie, symetrycznie. I się delikatnie rozluźnić. Na drugą stronę, ostatni raz. Powrót do centrum. I teraz tak. Lewa noga zostaje pod kątem 90 stopni. Prawa zaplata się na nią, na kolano, tak jakbyśmy siedzieli na krześle, panie szczególnie. Ale ta stopa prawa chcemy, żeby się jeszcze zaplotła o łydkę. Jeśli to jest możliwe oczywiście, jeśli nie, to zostaje sobie tak jak jest, ale fajnie jakby się zaplotła. I teraz tak, nie przyciągamy tych nóg do siebie, tylko mają w miarę pozostać w kącie prostym. I robimy dokładnie tak samo, czyli koła patrzy w lewo, z wydechem. Przesuwamy, zostawiamy nogi w prawo, siłą grawitacji, tym razem cały czas pilnujemy, żeby bark się nam nie odklejał. Wracamy do centrum, wdech i wydech, druga strona. Wdech, powrót, zmiana stron. Pamiętajcie o głowie, żeby zawsze spojrzała w drugim kierunku. Ona tak naprawdę ciągnie nam cały kręgosłup. To jest naprawdę najważniejsza rzecz.
jak gdzieś nam przeskakuje teraz. Całkiem dobrze. Czasami dobrze, żeby delikatnie tam coś przeskoczyło, wskoczyło na swoje miejsce. I ostatni raz na lewą stronę. Wydech. Wdech w centrum, rozplatamy nogi. Prawa zostaje, lewa się zaplata i stopa lewa za prawą rękę. I już po raz ostatni. Nogi w prawo, głowa w lewo. Powrót do centrum. Głowa w prawo. Nogi w lewo. I do centrum. W własnym rytmie. Jedną i drugą stronę. I do centrum. I po raz ostatni. Rozplatamy nogi, zostawiamy lewą nogę wyprostowaną, prawą zgiętą i tak jak wcześniej, to jest taka podstawowa wersja, którą na pewno znacie z jakichś ćwiczeń, treningów, siłowni, więc po prostu w tej wersji prawa noga ma lądować przy lewej dłoni, a gdzieś tam mamy ją po prostu w miarę prostą przenieść na lewą stronę. Patrzeć się oczywiście w prawo, przeciwną. Wracamy, odkładamy nogę. Podnosimy lewą, patrzymy w lewą stronę, lewy bark przyklejony, a noga ląduje w prawo. Wracamy znowu. Obracamy się już po raz ostatni na brzuch. I tak samo jak teraz, jak wcześniej, rozkładamy ręce po dwóch stronach siebie. Możemy się spojrzeć w lewą stronę. Jeśli patrzymy się w lewą stronę, to podnosimy lewą nogę i staramy się po prostu sięgnąć nią w stronę prawej ręki. Pilnujemy cały czas, żeby lewy bark nam się nie oderwał. Biodro może, ale lewy bark zostaje. Jak zrobicie wydech, to możecie jeszcze delikatnie dalej sięgnąć lewą stopą w stronę prawej ręki. Wracamy. Prawa noga do góry, głowa w prawo i sięgamy do lewej dłoni. Prawy bark cały czas przy ziemi. Wydechem sięgamy jeszcze troszkę dalej i wracamy. Wracamy już teraz do prawdziwego relaksu po dzisiejszej praktyce. Możemy się przykryć kocem, możemy po prostu koc ułożyć pod kolanami, tak żeby nam było wygodnie, ciepło. Zostajemy obydwie dłonie troszkę szerzej ramion, stopy delikatnie szerzej od bioder. Możemy zamknąć oczy. I skupić się na swoim oddechu. Postaraj się prowadzić każdy wdech od czubka głowy do czubka palców u stóp. A każdy wydech od palców u stóp do czubka głowy. Zwróć się uwagą do swoich stóp.
Poczuj, jak stają się ciężkie, bezwładne, takie przyjemne poczucie udrętwienia rozlewa się po całych stopach, kostkach. Rozlewa się troszkę wyżej, przez łydki, kolenie, stawy kolanowe, uda i biodra. Pozwól, aby całe Twoje nogi stały się ciężkie, bezwładne, a jednocześnie zupełnie rozluźnione. Skieruj swoją uwagę teraz do dłoni, do palców u dłoni. Poczuj, jak stają się ciężkie. Poczuj, jak to samo przyjemne uczucie rozlewa się wyżej, przedramiona, stawy łokciowe, ramiona i barki. Pozwól, aby całe Twoje ciało, tułów, klatkę piersiową, ogarnęło to uczucie. Także całe Twoje nogi, tułów, ręce stają się ciężkie, bezwładne, a jednocześnie zupełnie rozluźnione. Zwróćcie teraz uwagę do swojej szyi, głowy, skóry na czole, skóry wokół oczu, nosa, policzku i skóry wokół ust, skóry na brodzie i za uszami. Poczuj, jak cała Twoja szyja, głowa staje się ciężka, bezwładna, a jednocześnie zupełnie rozluźniona. I tak właśnie dzieje się pozycja martwego wojownika. Tak jak ostatnio właśnie dostałam obrazek potwierdzający, że każdy z nas praktykuje jogę codziennie. Każdy z nas potrafi zrobić tą pozycję i zupełnie się rozluźnić. Weź teraz dwa głębokie wdechy. Poczuj, jak cała Twoja klatka piersiowa znowu się otwiera. Dolne żebra. Brzuch. Poruszaj palcami rąk, stóp. Wprowadź ruch w swoje ciało. Możesz ugiąć prawe, lewe kolano. Obrócić się na prawy bok, położyć się na ramieniu. Powoli możecie otworzyć oczy, albo pozwólcie się im po prostu powoli otwierać i zamykać. A jak jesteście gotowi, możecie je otworzyć i pomagając sobie obiema rękami usiąść na macie i
bardzo Wam chciałabym podziękować. Namaste. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję przede wszystkim, co jest jeszcze ważniejsze, że dobrze się po tym wszystkim czujecie, że nikt nie czuje napięć w dolnym odcinku kręgosłupa. To są po prostu super, naprawdę niesamowite dobre ćwiczenia, jak ktoś ma problemy właśnie z dolnym odcinkiem kręgosłupa, to naprawdę gorąco polecam, żeby to robić. Tylko zawsze pamiętajmy o tym, żeby nasza miednica i dolne lędźwia dobrze pracowały i były zawsze dobrze ułożone. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to teraz oczywiście zawsze można zadać. I tak jak mówię, dziękuję jeszcze raz wszystkim. Pytania, komentarze zawsze możecie tutaj na moim Facebooku albo Instagramie Czech Paulina. No i mam nadzieję, że zapisujecie się na kolejny tydzień i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.